was z mojej łazienki, jak widzicie, jestem nieogarnięta, ale to dlatego, że dopiero wstałam. Piję wodę, trzymam się moich postanowień. Pytaliście, skąd jestem kubek? Zamówiłam go na Amazonie, pokażę wam markę. Dynamic SE. W dzisiejszym filmie ogarniemy trochę moje życie. Bo w 2023 chcemy wyglądać lepiej, chcemy czuć się lepiej, żeby całe nasze otoczenie było lepsze. Będę dzisiaj myła włosy, bo to już jest... Rozpoczynamy od uczesania włosów, bo wiecie co zrobię? Nałożę sobie Olaplex. Raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie należy nam się, po prostu nam się należy. Taka, wiecie, full rutyna, w której nakładam sobie właśnie jakąś maskę, albo Olaplex, albo olej na włosy, nakładam sobie maseczkę na twarz. Olaplex, do tego potrzebujemy mokrych, rozczesanych włosów. To piękna piżamka, jak coś jest z Zenisa. I robię sobie olapleksowego, ulizanego koczka. Pielęgnację na dziś mam już zrobioną, zrobiłam to wcześniej, a jeżeli jesteście zainteresowani moją poranną pielęgnacją, to na dole w opisie wrzucałam film o mojej porannej rutynie i tam jest cała pielęgnacja razem z wszystkimi produktami. Kolejnym naszym etapem jest posprzątanie naszej przestrzeni. Ja mam na przykład taki system, że sprzątam codziennie po 20 minut. W tym czasie tylko sprzątam, nie dotykam telefonu, nie oglądam telewizji, nic nie robię poza sprzątaniem. Żeby po prostu żyć w czystej przestrzeni, bo jak mam czysto w mieszkaniu, to mam porządek też w głowie i mogę się zająć jakimiś kreatywnymi rzeczami. W 100%, już trochę sobie pomyłam naczynia. Ale w międzyczasie upiekłam brownie. Nie wiem, czy ja mówiłam to na kanale, na pewno mówiłam gdzieś na TikToku, że w roku 2023 bardzo chcę się nauczyć gotować. Chcę, wiecie, mieć po prostu kilka takich swoich sprawdzonych przepisów, bo pomyślałam w ten sposób, że w tym roku kończę 26 lat. Kiedyś oczywiście bardzo chciałabym mieć rodzinę, chciałabym mieć dzieci. Jak pomyślę o tym, że moje dzieci miałyby się odżywiać tak, jak ja się odżywiam na przykład do tej pory, to no nie za bardzo mi się to podoba po prostu. Także stwierdziłam, że nauczę się gotować. Także kiedy mam chwilę, to staram się znaleźć jakiś nowy przepis i wypróbować. Też jest ciężej, bo żaba jest uczulona na gluten. Także mamy tutaj zawężone możliwości. Upiekłam brownie z fasoli. What? No wiecie, nie może tam być mąki, więc... Wyszło! Naprawdę wyszło. Nie próbowałam jeszcze, bo jest gorące, także się studzi. I zresztą może pierwszy raz spróbuję sobie z żabą. Pokażę mu, jaką jestem fantastyczną w domu. Idę właśnie na laminację brwi i rzęs. Jeżdżę właśnie jakoś tak co dwa miesiące, ale ostatnio dawno nie byłam. I moje brwi, chociaż ostatnio trochę je wyrywałam, więc nie są najgorsze, ale coś trzeba z nimi zrobić. No i rzęsy też są proste. Jestem już po, jak widzicie, brwiska. Zrobione, nie nagrywałam, no bo wiecie, miałam zamknięte oczy, nie miałam za bardzo jak nagrywać. Ale poczucia. Od razu jakoś tak inaczej wygląda, co nie? Kliknijcie sobie wcześniejszy klip i jakoś tak, nie wiem. Dzień dobry! Witam się z wami z Mediolanu. Przyjechaliśmy specjalnie na Fashion Week. Teraz jest Fashion Week męski, także pokażę wam, zrobię wam jakąś taką krótką relację z tego wykładu. Weszliśmy do sklepu Vivienne Westwood i zeszłam tutaj w takie miejsce z sukniami ślubnymi. Są tak piękne. Boże. Jesteśmy już w naszym apartamencie i ja zabieram się za malowanie na pokaz. No pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam sobie biżuterię, mam obsesję na punkcie biżuterii. Pierwszy jest taki. Z takim błyszczącym logo. Uważam, że przepiękny. A drugi, iconic. Polowałam na niego chyba na Zalando jakiś czas temu. I nigdzie nie mogę go dorwać w moim rozmiarze. Tylko teraz mam. Wygląda trochę jak taki pasek, widzicie?
Jesteśmy na naszym pierwszym pokazie, znaczy moim pierwszym w życiu. Ach, ja stałem na walce. Jesteśmy na Alix i zaraz wam pokażemy coś tam. Tak wygląda miejsce pokazu. I tam na samym końcu paparazzi. Pokażę wam jeszcze szybko stylówki, póki się nie zaczęło. To jest inny vlog po prostu, tak? To jest vlog. Czekamy. Czekamy, to jest właśnie Fashion Week. Najpierw czekasz 40 minut, a potem 10 minut idą jacyś ludzie w ubraniach i koniec. Dzisiaj znowu idziesz, czekasz, stoisz w kolejce. Wolę dlatego ja być tym, co idzie. Przynajmniej masz co zrobić, co do roboty. No to mi się. Droga wolna. Teraz pokaz disco, jak to jest strasznie głośno, strasznie ciemno, więc zaraz wam pokażę, co i jak to wygląda. Tutaj mamy miejsce, gdzie ludzie siedzą i na środku będą szły modelki. Siadamy tutaj, w drugim rzędzie. Teraz na jedzeniu i zamówiłam sobie pizzę z frytkami. O co chodzi? To jest nasz ziomek Pietro, który zgłosił, powiedział, że to jest klasyk włoski ogólnie, że jako dzieci bardzo po prostu często zamawiają taką pizzę. Okay, Lila lubi dziecięce jedzenie. Ja lubię dziecięce menu bardzo, więc wybrałam pizzę z frytkami. Jesteśmy na pokazie Emporio Armani, pierwszy pokaz na dziś nasz. Teraz Dolce Gabbana. Ledwo zdążyliśmy, bo mieliśmy dosłownie... Ostatni pokaz skończył się w minucie, kiedy miał zacząć się ten, więc ledwo zdążyliśmy. Dzięki naszemu Uberowi zdążyliśmy tak naprawdę. O, koleś z Ubera, ja pierdzielę. Król włoskiej jazdy. Gdyby nie on, to byśmy nie zdążyli. Większość czasu, jaki tu jechał. Bo już weszliśmy, już każą nam siadać i kończymy. Pokazach, więc tylko pobiegliśmy szybko do naszego apartamentu się przebrać w coś cieplejszego. Strasznie zmarzło mi uszy, dlatego założyłam sobie nauszniki. Mieliśmy też zaproszenia na Fendi, znaczy mieliśmy mieć zaproszenia na Fendi, ale niestety nie dotarły, więc nie tym razem. Ale za miesiąc wracamy na Fashion Week damski, bo teraz jesteśmy na męskim. Także mam nadzieję, że będą jakieś fajne pokazy na damskim, to znaczy na pewno będą, ale nie mogę się doczekać, bo Fashion Week w Mediolanie zaczyna się w moje urodziny 21 lutego, więc jestem super podekscytowana. A teraz idziemy zjeść, bo pokazy były od samego rana i nie mieliśmy w ogóle czasu, żeby zjeść śniadanie nawet. Jest już 15, więc idziemy sobie zjeść, chillujemy sobie przez chwilę. Idziemy dzisiaj na taką imprezę, event Filippo Plaina, ale tej marki Sport, Plain Sport. Także tyle. Jemy i zamówiłam taką kolę robioną tutaj przez tą restaurację. I smakuje jak chupa chups o smaku coli.
jesteś. Hey! Wróciliśmy już z Fashion Weeka. Cieszę się, mogę podziękować sobie z przeszłości, że stwierdziłam, trzeba posprzątać, zanim się wyjedzie. I później jak wróciliśmy w nocy i weszłam do tego mieszkania i sobie przypomniałam, że przecież posprzątałam, to miałam tak, jest, dzięki. Ja mam tak, że wyładowują mi się te moje baterie, więc po tak intensywnym czasie i też dużo bardzo nagrywałam, dużo wstawiałam podczas Fashion Weeka, potrzebowałam kilku dni tak dla siebie, żeby sobie ogarnąć wszystko, zaplanować. Dzisiaj będzie taki dzień ogarniania się, ogarniania wszystkiego, bo wyjazdy potrafią wybić z rytmu. Mini talerz pełen suplementów i biorę je wszystkie po kolei. Wczoraj myłam włosy i suszyłam je Dysonem, dlatego dzisiaj je podkręcę. W ogóle zgubiłam końcówkę od Dysona, chyba w samolocie. Miałam w bagażu podręcznym i nie mam takiej jednej. Ale na szczęście mam dwa na długie włosy, także użyję sobie tych. Będę już farbować, to rezygnujemy z tych ciemnych, będą tylko blond. Zastanawiam się, czy nie pójść może w troszkę jaśniejszy kolor. Dobra, daję sobie troszkę olejku z Jizu. Jak pojechaliśmy do Wenecji, to zobaczyłam sklep Lasha. Kupiłam Mask of Magna Minty. Ona jest taka bardzo oczyszczająca i też jest miętowa, więc wiecie, czujecie tą miętę. I kupiłam dwie maseczki Beauty Sleep, która jest w takim pudełku, i BB Seaweed, która jest w takim mniejszym. I obydwie są takie nawilżające, kojące. Najlepsze moje odkrycie, więc jeżeli coś takiego podobnego jest w Polsce i o tym wiecie, to mi napiszcie. Jest to balsam, którego używamy pod prysznicem. Używamy go na mokrą skórę, co jest w ogóle genialne, bo ja bardzo rzadko, znaczy teraz częściej, ale ogólnie mam problem z tym, żeby się pobalsamować po prysznicu. Nie wiem, jaki mam z tym problem, ale jakiś ewidentnie mam. Ubrałam się, pomalowałam i zrobiłam sobie takie włosy i fajnie wyglądają te kolorowe pasanka, jak ja tak zetnę. Dobra, otwieramy i na pewno tutaj jest bluza. Pierwsza wygląda tak, jest czarna, całkiem duża i z tyłu mamy napis taki. Kolejna bluzka. Już widzę, że jest tak zajebista. Patrzcie na to. Future MILF. Excuse me. I tutaj mamy jakiś secik bielizny, widzę. I mamy tutaj bokserki. Zajebiste do spania. Takie męskie bokserki. Więc są brązowe, są niebieskie i beżowe. Piękne. Już wiem, w czym będę dzisiaj spała. Secik brązowy wleci. Tak wygląda. Piękne odcień różu. Boże, zajebista jest ta. Zamówiłam sobie jedzenie. Zamówiłam sobie pad thaia. Co? To moje jedzenie. I porozmawiamy sobie może troszkę o Fashion Weeku. Opowiem wam, jak było. Przez ostatni tydzień codziennie jadłam włoskie jedzenie i trochę mam dosyć, więc zamówiłam sobie dzisiaj azjatyckie. Fantastyczne. Niezdrowe było. Mieliśmy po dwa pokazy dziennie. Na damskim dzieje się podobno o wiele więcej, więc zobaczymy. Słuchajcie, spełnienie moich marzeń, przysięgam wam. Ja jako mała dziewczynka zawsze czytałam te wszystkie gazety, oglądałam te pokazy, bo mam po prostu strasznie zajaraną modą od zawsze. I miałam takie marzenie, że kiedyś polecę do Mediolanu albo do Paryża, podczas gdy jest taki Fashion Week i po prostu zobaczę, jak ludzie się ubierają, może zobaczę jakieś gwiazdy, wiecie, tak chciałam zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. A w tym roku po prostu mogłam zobaczyć to
od środka tak naprawdę, z drugiej strony. I w życiu za milion lat bym nie pomyślała, że dzięki temu, co robię, zobaczę pokaz Dolce & Gabbana, jakby o co chodzi. Pokazy są rozmieszczone po całym Mediolanie tak naprawdę, każdy sobie wynajmuje taką lokalizację, jaką chce. Wygląda to tak, że jest na przykład zaproszenie właśnie na tą 12.30 i my skończyliśmy pierwszy pokaz Armani dosłownie o 12.30 i pokazywało nam pół godziny jazdy autem do tej drugiej lokalizacji, gdzie było Dolce & Gabbana. I no stwierdziliśmy, że próbujemy, że może nas nie wpuszczą, bo tak może być też, że po prostu nawet jak macie zaproszenie, ale już jest za późno, to was nie wpuszczą po prostu. To był już ostatni moment, bo była 13 i kazali nam zająć jakiekolwiek miejsce, nie te, które mieliśmy na zaproszeniach, tylko jakiekolwiek już, żeby siadać, bo już się pokaz zaczyna, więc w ostatnim momencie zawsze jest tak, że mniej więcej właśnie po pół godziny zaczyna się ten pokaz, wiadomo, im szybciej będziecie na tym pokazie, tym lepiej. Sam pokaz trwa jakieś 15-20 minut. Wydaje mi się, że Discord trwał dłużej, bo to było takie większe show i było bardzo dużo sylwetek. Tylko jeżeli chodzi o fotografów i te wszystkie zdjęcia street style'owe, to oni zawsze stoją przed pokazem i czekają na po pokazie i robią zdjęcia przed i po. I to jest tak naprawdę takie zamknięte środowisko i jak byliśmy już trzeci dzień, no to wszyscy ci ludzie i każdy fotograf, wszyscy są na tych samych pokazach i już mniej więcej kojarzy się tak po twarzach. Trzeciego dnia na E3 już miałam taką sytuację, że nagle ktoś krzyknął moje imię i nagle każdy fotograf zaczął krzyczeć moje imię, jak wchodziłam. I to było takie, że odwróciłam się, tak zaczęłam pozować i miałam w głowie takie, Boże, że w ogóle jakim cudem oni wiedzą, jak mam na imię? To znaczy, jakim cudem? To jest codziennie tak, że fotograf robi zdjęcie i pyta o nazwę Instagrama, żeby oznaczyć po prostu. I też mieliśmy kilka publikacji w takich fajnych streetwearowych magazynach, więc też bardzo się cieszyliśmy. W ogóle pokażę wam kilka zdjęć, które zostały nam zrobione. Cześć! Kolejna paczka na ten dzień! Zobaczmy, co znajduje się w środku. Idealna. Bardzo ładna. Dobra, tego nie będę otwierać, ale patrzcie, co tu jest. Dobra, nie jesteśmy wszyscy na to gotowi. I tutaj są sznureczki do obwiązania i motylki. Uwaga, torba wygląda tak. Jest wielka, czarna z futerkiem. Bardzo ładna. Dostałam moje dzisiejsze zakupy spożywcze i będziemy robić zupkę. Mam nadzieję, że przywieźli mi wszystko. Dobra, pokroiłam już pomidory. Jest tutaj 6 albo 7 pomidorów. 3 całe takie główki czosnku, bo miałam małe, więc wziąłam 3. Normalnie daję 2, jak mam duże. 1 cebulę i mam jeszcze... I mam jeszcze paprykę i pomidorki kokajlowe, które też tutaj wrzucę, ale najpierw umyjemy. I tak chcę go zmyć. I teraz moja twarz taką nową pianką z kireskiem, którą ostatnio dostałam i jest całkiem fajna. Idę jeszcze pod prysznic, ale myślę, że już mogę sobie nałożyć maseczkę. Kocham produkty Lush za to, jak pachną. Ale widziałam gdzieś komentarz, ktoś mi napisał, że
Lasz ma być w Warszawie? Jeżeli tak, to I love it. Czas wskoczyć pod prysznic i przygotowałam sobie od razu moją nową piżamkę na dziś. Dobra, założyłam moją nową piżamkę i... I'm sorry. Jakby mam zrobione piersi i są bardzo fajne, ale w tym stoniku w ogóle wyglądają jakoś, nie wiem, zajebiście. A tył z moim tatuażem? Mam pięknie pachnieć na noc, także mgiłka Victoria's Secret, Sheer Love tutaj akurat.